ładnie wydeptana dróżka. Przynajmniej wiemy, gdzie iść. Wbijamy do niej i zobaczymy, co ma w środku. Okno zabite, ale może będzie coś dalej. Dobra. Tu mamy otwarty domek. A raczej jakiś garaż, warsztat. Tak, tutaj jest warsztat. No, tu bardziej warsztat. A drugi domek jest tam obok. Śrubki, wkrętki. Wszystko tu można znaleźć. Ewidentnie jakiś garaż Majsterkowicza. Aha. A tutaj? Tutaj to samo. Tu jest jeszcze jakieś wejście. Ale co tutaj może być? Zamknięte. Zastanawiam się, czy jest wejście na górę. O! Są mi schody. To jest bardziej chyba taki budynek gospodarczy. Zaraz wejdziemy do części mieszkalnej, bo mi się wydaje, że znajduje się po drugiej stronie tego budynku. Klawiatura, myszka. Zabawki dziecięce. Ładny domek. O kurde. Ciekawe bardzo. Dobra. Idziemy do części mieszkalnej. To jest ewidentnie garaż. Wejście jest w drugą stronę. Jest. Jesteśmy. O kurde. No i się zaczęło. Przepiękny dom. Część mieszkalna jest o wiele ładniejsza. Wejdę najpierw na górę i zobaczymy, co tu się dzieje. Ale zagrzybiało wszystko. Czerwone schody. Na samym wejściu obrazy. Ciekawe krzesełka. Czyżby kolejny dom artysty? Maszyna do pisania. KTB. Jaki bobasek, zobaczcie.
Ciekawe, czy nie zapisali mu w spadku czasami tego domu. Tego się chyba już nie dowiemy. Black and white. Whisky. Elektronika. Co to za komputer? HP-ka. Myszka też w komplecie. O, sypialnia. Kurde, robi wrażenie. Piękne stoliczki. Widać, że bardzo oczytana rodzina. W każdym, niemalże w każdym pomieszczeniu książki. I jełki. Czyżby tutaj była mieszkała szwaczka? Maszynka. Każdy pokój się różni. Nie, to nie ma nic dziwnego. Każdy ma inne hobby. Czymś innym się zajmował. Przez to taka różnorodność. Zaraz pójdziemy na dół i nagramy ten najpiękniejszy pokój, czyli chyba salon to jest. Tak mi się wydaje. O, tutaj też piękne łóżko. Dobra, idziemy na dół. Nowe biżuterie, czy nie? Nie, pineski. O, jaka fajna beczułka. Pewnie na wino. Wyciąga się koreczek, pyk, i leje się. Jesteśmy na dole. Kurde, takie złote krzesełko. Zobaczcie. Komoda. Najprawdopodobniej dębowa. Czy zachował się zegar? Ale widzę, że brakuje mu kilku elementów dość istotnych, a mianowicie wagi. Tak. Sypialnia. I wszędzie bardzo dużo książek. Tutaj również płyty CD. Chyba muzyka klasyczna. Schubert. Sporo tego. Zobaczcie,
pościel w tym samym kolorze co ściany. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle ten sam motyw. Tu widzimy jakąś biesiadę. Tutaj tak samo, zobaczcie. I w końcu dochodzimy do kuchni. A tutaj co? Oranżeria. Ciekawe, jaka data na produktach. Jest nic napisane. Kiedyś ogród musiał wyglądać naprawdę dobrze, teraz wszystko zarośnięte. Nie widać nic praktycznie. I wejście do piwnicy, no kurde. Wygląda zachęcająco. Myślałem. Winka. Wikop. Dalej przejście? Nie, myślałem. Tam dalej się już nie dokopali. Dobra, wracamy na górę. Ale piwnica rewelka. Mamy już ogarnięte prawie wszystko. Zostało nam jedno pomieszczenie. I mamy gotowe. Kabina prysznicowa. Zostaje nam ostatni pokój, w którym zakończymy eksplorację. Powidła. Dżemy. I pokój pełen CD. Jest i odtwarzacz. I VHS, i CD. Dobra, to jest dobry moment, żeby zakończyć eksplorację. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.